Bu, spodziewaliście się tego, gracze? Bo ja tak. W sumie, kurde, nie wiem, czy tak, bo jeśli zobaczymy, czy ta gra będzie dobra. Jeśli będzie dobra, to pewnie wleci w ten wtorek. Tak jak zawsze o 18 wtorki powinien wlytywać Koch. A jeśli będzie jakaś taka, nie wiem, jak to nazwać, przyjebana, to pewnie wleci szybciej. No, to jest tak, że oficjalnie Koch zawsze będzie o tej 18, ale we wtorki każdego tygodnia, tam do jakiegoś czasu, ale w międzyczasie również może się zdarzyć jakiś odpał, zwłaszcza, że chce ogarnąć coś ze znajomym, ale to tamte. Kogo my tu mamy? Von Leswinski, co? Lewiński? Coś takiego i Incien Ciancin. No tak, to trzeba będzie tłumaczyć, na to wygląda. Obaj gracze maksymalne poziomy. Von Lewiński, tak? Lewiński jest super. Już wybrał sobie doktrynę. Gra oczywiście jako Oberkommando Zachód. I wybrał doktryny obserwacji, czyli lekka piechota Jäger, fajna tam na do zwiadu i oczywiście i na dalekie dystanse. System wczesnego ostrzegania, no miny, Goliat na pewno będą śmieszne, za Fatherland, haubica i szturm na sektor też może być dosyć ostry. Co tu jest w ogóle? Ty, od razu już ci saperzy szturmowi pogonili tych całych tutaj zwyczajnych saperów radzieckich. Kurde, jakiś taki ostry atak. Mapka oczywiście znana i lubiana, trzy bardzo blisko siebie dosyć są te punkty. Raczej otwarta, dużo jest takich otwartych przestrzeni, troszeczkę krzaczków, ale tu oczywiście ten środkowy punkt z tym żywopłotem tutaj znaczącym i tutaj zawsze też są jaja, bo dużo otwartego terenu i tutaj też otwarte. Ale przeciwnikiem Lewińskiego jest Incien Ciancin, który jeszcze nie wybrał żadnego dowódcy. Mamy tutaj doktrynę koordynacji, czyli gwardia. Wsparcie zmechanizowane również z gwardią i powietrzno-desantowcy, no też oddziały gwardii, czyli gwardia, gwardia i gwardia. Ciekawe, wszystkie pokemony gwardii. A co do ulepszeń, mamy tutaj całkowite lekceważenie zasad bezpieczeństwa, jak oni coś napiszą czasami, czy tam nasi przetłumaczą. No właśnie, Volksgrenadierzy mają mniejsze przygważdżanie, pancery mają lepszy pancerz i ogień zaporowy tam z działa piechoty odnawia się szybciej, a tutaj typowe Incien Ciancin. Typowe urra i tak dalej, tam, że się cieszą, tak? O, salwami, salwy, poborowi. I jak to wygląda? Dwóch saperów, co ciekawe. No, dziwna strategia, Incien Ciancin. Chyba, że naprawdę ma zamiar, nie wiem, budować miny wszędzie, ile wejdzie, ale to amunicja się skończy. Albo jakieś zasieki wszędzie. I ciekawy wybór, podczas gdy Lewiński, no wiadomo, typowo trzy oddziały Volksgrenadierów. To powinno tutaj skutecznie wygrywać w early game zdecydowanie z dwoma oddziałami tych całych saperów. Ale co to, Maxim już jedzie. No tutaj Volksgrenadierzy oczywiście są bardziej odporni na przygwożdżenie, a te procenty, te pierdoły to są, myślę, w ogóle jakieś takie, żeby po prostu było. To są małe, nieznaczące ulepszonka. O, uwaga, tutaj nam się szykuje jakieś odcięcie i to dosyć konkretne. I żadne jednostki wygląda na to, że nie będą w stanie temu przeciwdziałać. No niestety, będzie musiał wycofać jakieś siły ze środka. A do tego, no ciężko o takie coś. Widzicie, on używa tych saperów wszędzie tutaj, jak tylko się... O, szkoda tutaj, nie zajmują tego punktu. Niestety jedna noga tutaj, patrzcie, autentycznie, kolano nie wchodzi w punkt. Kurde, smutne, smutne. No to jest zmarnowany czas, to jest najgorsze. A to są doświadczeni gracze, no ale jak widać, nawet zdarza się najlepszym. Maxim, drugi Maxim przyjechał, kurde, co to będzie za dziwna gra. Nie ma zwyczajnej piechoty, tylko tutaj saperzy, tutaj Maximy. Zaczyna się rozszerzać to tutaj, ta strefa kontroli, nie? Tu jeden Maxim, tu będzie drugi bronić. I na razie ci cali Volksgrenadierzy mają ciężkie, ciężkie tutaj życie. Ale już mamy sztab grupy bojowej, dzięki czemu zaraz będą jakieś pojazdy, będziemy mieć sanitariuszy. No i ciekawe, czy przyjedzie faktycznie jakieś działo. Tak, piechoty już jest zamówione. Specjalne ulepszonko do tego jest, więc zakładamy, że będzie z tego korzystał. Tutaj imba byłaby, gdyby Lewiński sobie wykupił ten inny samochodzik, ten drugi bodajże. Gdzieś tu można to sprawdzić? Chyba niekoniecznie. Nie pamiętam jego nazwy dokładnej, ale z tym, gdzie może przyzwać ten czołg lekki Lux. Jakby Lux tu przyjechał, no to te dwa karabiny Maxim to już miałyby tak przesrane. Nie miałby żadnej odpowiedzi. Dobra, są saperzy z miataczem ognia tutaj. No, za ciężką osłoną to im nic nie da, tym Volksgrenadierom. Miotacz ognia ich skutecznie tutaj wypali. I znowu Maxim już znowu będzie wspierać. Tutaj z tyłu taki cichy gracz. Cicha ręka.
A tu znowu w odwrocie. No na razie Niemcy też nie mają łatwego życia. No Maksymy to wiadomo, karabiny maszynowe zawsze świetna kontrola pola bitwy. Ogranicza możliwości ofensywne przeciwnika bardzo, bardzo mocno. My też sami nie możemy aż tak dobrze atakować, bo wiadomo, zanim on się rozłoży, ten karabin i tak dalej. Ale jak widać na razie, taktyka Maksymów jest skuteczna. Działo tutaj piechoty. Nadjeżdża wreszcie. A Volksgrenadierzy oczywiście ulepszają sobie pakiety karabinów STG. Ludziki w domku. No, coś z tą stroną się patrzycie, towarzyszu. O, już teraz lepiej. Tutaj jakieś wymiany ognia na dalekim dystansie. No, Maksym oczywiście to jest jeden z najsłabszych karabinów maszynowych w grze. No, ale wiadomo, lepszy taki niż żaden. I działo wsparcia piechoty pewnie w domek dupnie, niech zgadnę. Tak? Czy... no właśnie. O, jeszcze granat zapalający poleciał. No tak, ten Maksym musi wracać do domu czym prędzej. I mamy lekką piechotę Jäger. Co oni w sumie tak naprawdę mają? Wstrzymanie ognia, mogą się, zakładam, że kryć za osłonami, pewnie wtedy są niewidoczni. Kamuflują się, zastawić pułapkę, sprint, zbieranie zasobów, apteczkę polowa i można ich wyposażyć jeszcze w karabiny G43, które, jak się dowiedziałem ostatnio... A nie, to jest jeszcze co innego, zwiększenie jest... łatwością zabijacie rannych żołnierzy piechoty? Nie, to jest jakieś chore ulepszenia, ale to jest jakby wyposażony w karabin jeden, snajperski, ha, G43, to jest jeszcze jakiś... Tutaj mnóstwo tych odmian, tutaj jest widać jak tych ulepszeń. I mamy gwardię, ponieważ jest już ulepszenie, taktyka, tak? Tak, taktyka koordynacji pojazdów dla gwardii, czyli czołg średni T-34, może nieco lepszy model przyjechać. Strzelcy gwardii. Moździerz 180 mm, 120 mm. A, całkiem spoko. Naprawa pojazdu bardzo fajne i oznaczenie pojazdów też. Jeśli skutecznie w dobrym momencie oznaczymy jakiś pojazd, no to nasze przeciwpancerne rzeczy go w mig sprzątną. No tutaj gwardia nieco w ciężkim położeniu, za żadną osłoną, zaatakowana z dwóch stron tak naprawdę i dostali karabiny maszynowe DP bodajże się nazywały. I mają oczywiście też PTRS-y, czyli karabiny przeciwpancerne niby, ale to takie wiadomo, naciągane. I już nadjeżdża T-70 bodajże, tak? Tak jest, czołg lekki T-70 za chwilę pojawi się na polu bitwy. Chwila ciszy, ciszy przed burzą. Chociaż działo tutaj piechoty już widać, widzi, że tutaj coś tu się zajmuje i ostrzał jak widać bardzo skuteczny, sporo obrażeń. Nikt nie zginął co prawda, ale to taki ranny oddział do niewiele już się zda. Ach, jeden tam podrapało go po plecach. Bliat, o, aż pewnie się chciało powiedzieć. I nadjeżdża już też Raketenwerfer, czyli T-70. Niestety nie będzie miał też jakoś... nie będzie miał super łatwego życia. Będzie musiał niestety myśleć ten incięciancin, żeby go skutecznie wykorzystać. Bo chwila nieuwagi, trzy rakiety bodajże wystarczą, żeby taki T-70 zneutralizować. Albo dwie i Panzerfaust bodajże. Tego trzeba już być w tym momencie bardzo ostrożny. Chociaż dopiero no chwilkę tutaj jeszcze poszpanuję na tym. Taki w ogóle skin masz, patrzcie. Fajne. Taki to se jest. T-70. Zakamuflowany, kurde, na skin Cobblestone'a z Minecrafta. No i jedzie. Raketenwerfer i zaczyna... no, zaraz będzie chyba ładny strzał pierwszy i wtedy incięciancin zrozumie, że wróg już ma broń przeciwpancerną. Jak tam piechota Jäger też już wyposażona, widać ładnie skampiona za tą studnią. I Raketenwerfer na pozycji? Nie, jeszcze musiał się przemieścić. Uuu, saperzy mogą... no na szczęście będzie udany odwrót. T-70 dostał w bańkę. A gwardia również. O, strzał w ziemię poleciał, chciał go jeszcze raz uderzyć, ale niestety nie wyszło. No tutaj Volksgrenadierzy również muszą troszeczkę być ostrożni. Gdyby ten T-70 rzucił się na nich szczególnie. Ale tak się nie stało. Na środku lekka wymiana ognia, ale za skampieni, za paczkami tutaj, workami z piaskiem. Mogą być spokojni. O, Raketenwerfer rozwalił worki z piaskiem radzieckie. I gwardia coś tutaj próbuje. Jakieś manewrów, może granacik by poleciał. Co jest?
Zestrzelili chyba z tego całego, z tych PTRS-ów i uszkodzili tego, lekko załogę. Czyli lekko, tak dosyć nieźle. Tutaj niezły przestrzał ma na T-70, ale teraz skutecznie schował się za domkiem. To mogło być bardzo groźne. Pamiętacie, że kiedy właśnie szczególnie pojazdy są naprawiane, to wtedy no mają przechlapane, kiedy coś się znajdzie. MG-34 też już na, dla kontroli niemieckiej przyjechał sobie. Działo tutaj te piechoty, trochę się zagmatwało gdzieś. Zaszli, ale już MG skutecznie powstrzymał ten atak. I mamy obsługę tego moździerza 120 mm. Go nie widzi się aż tak często, on jest dosyć chyba taki... No nie jest najtańszy na pewno. 240, 340, o 100 drożej kosztuje. No jest na pewno lepszy. No ale też dłużej kosztuje, raczej kosztuje. No uzupełnianie oczywiście pewnie też. Ale właśnie przeładowanie jest o wiele dłuższe. No trudniej jest go skutecznie wykorzystać, ale jeśli umiemy, no to wiadomo, będzie się lepiej spisywał niż taki zwyczajny moździerz. Kolejny transporter zaopatrzeniowy dla von Lewińskiego. I chyba szykuje nam się jakiś tutaj atak. Gdzieś na środkowo-dolne rejony. Mimo, że tak gra Lewiński dosyć defensywnie na razie, to może się niestety... O kurde, widzieliście to? Gwardia dostała rakietą, przyjął na klatę tą rakietę i nic mu się nie stało, bo krew poleciała. Ciekawe. Lewiński może na dłuższą metę mu to być bardzo niekorzystne, ponieważ zasoby, które traci względem tego, no ma głównie paliwo, no je kontroluje, więc to o tyle dobrze mu dla niego. Ale no wiecie, tutaj ciągle ma Incięciancin lekką przewagę, że więcej mapy kontroluje. Szybciej będzie miał wszelkiego rodzaju bajery. No co tu, rakietem Welfare chciał strzelić przez żywopłot. Ale ładny zasięg. Nie mogą obrócić lufy, patrzcie. T-70 jest tak szybki, że oni ledwo nadążają w ogóle zawrócić. Ale dostał strzała. No i trzeba się wycofać. Kolejne działo piechoty. To może być bardzo groźne, zwłaszcza, że moździerz 120 mm ma o wiele lepszy zasięg. Czy tak o wiele, to tak nie wiem, ale na pewno wydaje mi się, że ma większy zasięg i większą siłę ognia, więc to jest... Właśnie, to są drogie inwestycje, ale one mogą nie do końca się opłacić. Dwóch ludzi zostało, ale udało im się wycofać. Mieli farta. T-70 bał się atakować oczywiście, bo Schwererpanzer w tym miejscu, no... Jest okej. No mógł być troszeczkę bardziej na front przesunięty, ale nie jest aż tak źle. Tutaj jakiś atak wreszcie do góry. Ale T-70 wie, że tu nie ma żadnej obrony przeciwpancernej, więc może sobie tam ich tyrać. Tutaj strasznie defensywna gra i tak w sumie ze strony obu graczy, tylko że po prostu Incięciancin szybciej postawił na defensywę, dlatego tak w teorii sobie lepiej radzi, ma więcej terenu po prostu. On pierwszy tutaj postawił te swoje maksimy, ciągle żyją nawet jak widać. Co ten moździerz taki ranny w ogóle? Coś chyba te działa piechoty go też tyrają. No wiadomo, dwa działa naraz strzelające to jest bardzo nieprzyjemne, o właśnie, no widać. Jest moździerzyk tyranny i trzeba go już schować. Boli takie coś. No i zobaczcie, co tutaj czekają na ostrzał. Zamulili trochę. Patrzcie, piechota Jäger jak skampiona wykrywa i idealnie, widzieliście to? Jägerzy wystawieni są na przód po to, żeby wykrywać tutaj teren. Są sami niewidoczni za osłoną, a Rakietenwerfer już tylko szuka celów i nawet znalazł taki cel. Uderzył bardzo ładnie tego T-70. Co tutaj? MG dostał poważnie. Gdzieś go tutaj gwardia musiała, właśnie granat poleciał. Dlatego tak mocno ranni zostali, to nawet widać jakiegoś Hermana z kolegą się tam czołgają w dupę mu zaraz tam, o. Wlazł. Lekki kontratak. Na środku ciągle cisza. Cisza zwiadowcza taka. Granat poleciał zapalający, tak? Wymiana granatowa. Ale bardzo. I ostatecznie okazało się, że wymiana granatowa jak najbardziej dla plus dla Incięciana. No jednak to jest gwardyjski granat, jest o wiele więcej obrażeń zadaje. Oni byli tutaj skupieni w jednym miejscu.
zostali zmasakrowani, patrzcie, czołgają się, mięso zostało z nich tylko. Nie zdążyli się wycofać, szkoda, bolesna strata na pewno. Byli ulepszeni, tam nie widziałem jak z doświadczeniem, ale na pewno mieli ulepszątko, a takie coś kosztuje 60 amunicji. No właśnie, to nie ma żartu, trzeba uważać. Zwłaszcza kiedy właśnie piechota jest taka zgrupowana w tym jednym miejscu. Jak to wygląda? Dwa te moździerz tutaj ciężki, wiadomo, chce uszkodzić i zniszczyć Schwerer Pancera, to jest jego, wiadomo, ulubiony cel, nieruchomy. Tutaj też trochę ciężko i został zneutralizowany ten moździerz, patrzcie, jeszcze skradziony przez Niemców, co tu się dzieje? Ale prawdopodobnie nie da rady się wycofać, nie ma szans. Kolejny moździerz? To jest dziwne. Dziwna gra, naprawdę artyleryjsko-defensywno, nie wiadomo co tu się dzieje. Ale o, te działa piechoty ewidentnie lepiej sobie radzą niż ten moździerz. On musi po prostu dłużej przeładować, musi mieć osłonę, żeby to miało sens. Patrzcie jak to jest powoli, powoli topiony. Mimo, że też tu odpowiada ogniem, to po prostu te działa są bardziej mobilne, bardziej elastyczne, o. Łatwiej je o wiele wykorzystać. A z zasięgiem wygląda na to, że wydaje mi się, że ta 120 ma niewiele większy zasięg niż to działo, dlatego jest takie zagrożenie z obu stron. To nie jest tak, że ten wielki moździerz sobie stawisz i masz to w dupie. O, granat zapalający w Maxima. No będzie musiał go niestety przenieścić jak najprędzej, bo się spalą chłopaki. Towarzyszu, czujecie ten zapach smażonego mięsa? Nie, nic nie czuję. Tutaj jakiś MG osłonowy z boku. I znowu działa tego wsparcia. Faktycznie, one na razie dają radę, ale to jest tylko dlatego, że właśnie jego przeciwnik, czyli Incienciancin, również nie korzysta z żadnej, no, ataku większego, nie? On nie goni tych dział, dlatego one sobie po prostu stoją na plecach i strzelają ile wejdzie. Nie mają żadnego zagrożenia. Musiałaby jakaś Katiusza przyjechać na przykład. O, wtedy to by było. Podjechałaby sobie na blisko i te działa piechoty miałyby przesrane. Ale tymczasem mamy pierwszy pancer 4 przyjechał sobie. Jeszcze nie ma żadnego ulepszenia, ani nie, żadno nie jest w drodze. Ale to daje bardzo dużą przewagę. I zaraz, o, ten już T-70 zapewne. Zobaczmy, se mgłę wojny, tak jest. T-70 od razu widzi już pancera. Ziz sobie przyjechał, żeby oddać jeden strzał, ale to jest przede wszystkim największa wartość, to jest informacja, którą teraz ma Incienciancin. Wie, że już są pancery i będzie ich tylko więcej. Im dłużej to będzie trwać. Natomiast on nie wygląda u niego to najlepiej, jeśli chodzi o wojska pancerne, ale może zaraz powinniśmy się spodziewać jakiegoś T-34. Może nawet ulepszonego. Rokietem Welfare chciał uderzyć, ale trafił, kurde, w jakiś stuk siana. Nie, on atakuje w ziemię chyba. Niestety. I dzisiaj nie wyszło. I mamy Obersoldatyn z ulepszeniem karabinu maszynowego MG34. Żaden, jeden z najlepszych karabinów właśnie. Może strzelać w ruchu, to jest strasznie imba. I mogą iść i strzelać jednocześnie, strasznie groźne, zwłaszcza jeśli będą mieli doświadczenie. Chociaż jak widzicie, też nie są nieśmiertelni. Oni są strasznie drodzy w uzupełnianiu. No bo są też bardzo dobrzy, ale nie są nieśmiertelni. Jak wszyscy, jak cała piechota również, łatwo ją zmiękczyć, przygwoździć i zabić. Jezus, te wymiany artyleryjskie mnie trochę niszczą psychicznie. Że oni po prostu sobie stoją. To jest takie z dwóch sąsiadów, to są dwa psy za płotem i one obaj na siebie szczekają, ale żaden z nich nie może ugryźć przeciwnika tak konkretnie. Ciekawe. Bo wybuchy, eksplozje. Ci ludzie sobie biegają. Jak to wygląda, chłopaki? Gut? Nicht gut. Trzeba, kurde, spadowy ten. O, proszę, niszczyciel czołgów nadjeżdża. Su-85. No, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że zainwestuję w bardziej uniwersalnego, na przykład właśnie T-34-85, albo zwyczajnego T-34. Ale proszę, proszę. Boi się w takim razie. Oznacza to, że Incienciancin po prostu boi się większej ilości wojsk pancernych, dlatego woli znowu grać defensywnie i po prostu będzie kampił tym SU, ile tylko się da, żeby na daleko atakować tego pancera 4, który dalej nie ma karabinu maszynowego zamontowanego. Hmm.
Kampią wszyscy, nikt nie może zająć tego punktu, przez co poziom tutaj zwycięstwa również jakoś nie spada, zatrzymał się. Jak widać, Lewiński no, dostał trochę więcej po dupie, ale to nie jest żaden problem. Jest tutaj jakieś dwa oddziały tych inżynierów, saperów. Halo, saperzy, co wy tu robicie? Co to jest za atak? Te działa piechoty. Ładnie sobie, 11 zabitych, 6 zabitych. Natomiast moździerze 0 i 2. No jak tego widzicie, łatwo to dostrzec, co tak naprawdę lepiej działa. I mamy fajne combo, czyli T-70 ma specjalną umiejętność tryb rozpoznawczy, wykrywa sobie cele na daleko, a SU również ma specjalną umiejętność wytężony wzrok. A, wypatrywacz, no czyli obaj mogą wypatrywać, a nawet nie musi SU, bo robi to za niego T-70. Znane i lubiane combo. Gwardia, trzeci poziom doświadczenia, max. Eksperckie umiejętności zwiększają szanse przetrwania, kontrolę nad bronią pod ostrzałem. No, oni to już są killerzy. Jak widać, nawet tutaj przyjęli jakiegoś swojego towarzysza. Skurde, po znajomości dostał pracę w gwardii, jakiś żul. No, pewnie ojciec był tam, kurde, ubekiem czy coś. Okej, okay. Schwerer Panzer. O, to jest bardzo, bardzo niemiłe dla Incięciancina. Schwerer Panzer ma zasięg dosłownie odrobinkę, żeby atakować ten budynek. Jezu, rozwala te skrzynki, zero poszanowania. Dla niczego. Te moździerze. No, ranne, więc trochę niebezpiecznie sobie je tak trzymać, zwłaszcza kiedy polecam jakieś umiejętności, gdyby były. I mamy! Buduje się haubica. Proszę, proszę, można sobie to zrobić pasywne. Saperzy mogą budować tą lekką haubicę, która nie ma siły rażenia godne radzieckiej artylerii, ale za to cieszy się dużą szybkostrzelnością. Właśnie, ona jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza teraz na to, co tu się dzieje, czyli ten tryb defensywny. Patrzcie, ile tu jest statycznych obiektów. Ziz, Maxim, dwa moździerze, to wszystko się nie rusza stąd. Więc to będzie idealny wybór, ta haubica. Która może nawet, myślę, że przychylić szale zwycięstwa, która na razie nie wygląda najlepiej dla Lewińskiego. No, tu jest jakiś atak, w ogóle pokryją mu granat zapalający, zapewne poleci, czy nie? Halo? Co to miało dać? Nie zajmuje punktu, stoi sobie w szaku. W dymie, aż Maxim zdążył się obrócić, coś tutaj ewidentnie nie zagrało. To jakiś nastąpił błąd w mózgu. Coś się popsuło i nie było słychać rozkazów chyba. O, ale już zaczyna się ostrzał dział piechoty. Ale jak z tym działem? Czy ono już jest gotowe? Czy ono sobie strzela? Nie, jeszcze nie. Ale działa piechoty jak najbardziej, strzelają. I mamy specjalny się buduje, czy to jest nasz ulubieniec? Tak, to jest T-34-85. Dzięki właśnie tej specjalnej taktyce. Granat, ale nie jest aż taki groźny, bo został uniknięty przez piechotę Jäger. Na swój sposób ten mecz jest bardzo taki zbliżony do siebie. Ostrzał zaporowy tutaj z Zisa. Może mogło się okazać bardzo śmiertelny dla tych biednych Jägerów. Jägermeister. Co to jest? Będzie przejazd przez żywopłot? Jest ostrzał w Zisa z boku. Moździerze widzę zaczynają teraz do sobie równie. No widzicie, jeśli coś się nie rusza, to one też są bardzo potężne. Ale też musiały się wycofać, bo tu nagle atak z boku. Co to jest? Ta haubica sobie strzela. Tylko coś ma takie z dodatkowym chromosomem ostrzeliwują. I mamy te 70 dojeżdża z góry. Su już oddał pierwszy strzał. Czy będzie pościg? Czy będzie strzał? Jezu, te saperzy wracają na jeden zdrowia. Jezu. Jakie to dramatyczne. No i na razie jest wymiana ogniowa tylko cały czas. Ostrzeliłem się, o uwaga, działo piechoty zostało znalezione, ale Schwerer Panzer również jakiekolwiek tutaj zapędy piechoty powstrzyma. Chociaż tutaj niebezpiecznie, gdyby teraz ten strzał się udał, T-70 zabita załoga, udało się, jedno z działu piechoty zostało zneutralizowane. To jest bardzo duży sukces dla Incięciancina.
nie dość, że doświadczenie poszło się kochać, to wiadomo, on sobie to pewnie zaraz znowu obsadzi, to nie jest problem. Ale no, bolesna, bolesna strata, zwłaszcza, że zobaczcie na zasoby. Lewiński nie ma już zbyt dużo zasobów ludzkich, żeby uzupełniać te straty. I cały czas ma Obersoldaten. Ta jednostka Obersoldaten to jest tak naprawdę pułapka. Jeśli źle z niej skorzystamy, czyli właśnie ludzie będą ginąć za bardzo, to uzupełnianie strat strasznie szybko wyczerpie nam zasoby ludzkie. Tego trzeba bardzo, jeśli widzieliście to, jakie jest ostrzał. Ale jeśli budujemy Obersoldaten, trzeba być świadomym tego, że używać ich, nawet jeśli nie dobrze, to bezpiecznie, naprawdę. Uzupełnianie strat Obersoldaten jest makabryczne, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów. Dlatego myślę, że Incięciancin ma jak najbardziej tutaj większą szansę na zwycięstwo, bo po prostu wygra na zasoby. Patrzcie, ile ma tutaj zakampionych tych zasobów. 500 zasobów ludzkich, paliwo również zaczyna się zgadzać. Natomiast Lewiński, nawet gdyby chciał coś zbudować, jakiś pancera czy coś, to jest odległa przyszłość. A przecież jeszcze co chwilę dochodzą różne inne straty. O, granat! To była wiązka prawdopodobnie, tak jest. Wiązka granatów, Obersoldaten, ale uniknięta. False Grenadierzy pod ciężkim ostrzałem z tych moździerzy. To jest właśnie ten problem, nie można zająć tego punktu, bo on jest cały czas pod ostrzałem artylerii. O, piechota Jäger może spróbuje, chociaż ona też jest bardzo lekka. Jeśli będzie dostawać na twarz takie bomby, to oni nie przetrwają zbyt długo, ale jak widać, udało się ostatecznie zająć ten punkt. Maksim tutaj znowu tyra zza stogu siana. I znowu Obersoldaten tracą ludzi. Znowu będzie problem. Ile to kosztuje? 25, a ile taki Obersoldaten ciekawy kosztuje? O! Leci Panzerfaust. A to jest też tak naprawdę. O, w sumie nie ma na co wykorzystywać tej amunicji. Poza tutaj szturmem na sektor mógłby zrobić. I myślę, że czai się, żeby użyć tej umiejętności. Ale no, te Panzerfausty jak najbardziej tutaj powinny latać i jak najczęściej, bo są skuteczne, żeby w irytacji po prostu przeciwnika. Rakietny Belfer tutaj. Udało mu się trafić T-34-85. Jezu, tutaj T-2. Se zamówił jeszcze dodatkowy ten rokietny Welfer, żeby tyrać te pojazdy. No jak widać, leciutko nam się właśnie tutaj te szanse przechyliły na stronę Lewińskiego. Mimo że właśnie no, wykrwawił się pewnie z zasobów, żeby tego dokonać. Przejął tutaj jeden sektor, przejął punkt zwycięstwa i na razie jest na... na zwycięskiej pozycji. I zneutralizował jeszcze punkt zwycięstwa. Ale myślę, że to jest tylko cisza przed burzą, ponieważ Ruscy już się przegrupowują. Już nawet on jest na limicie tego. Limicie populacji. Mógł się pozbyć nawet jakichś tu saperów czy kogoś z nich. A nawet jeśli będą jakieś straty, to zaraz raz, dwa odbuduje sobie te jednostki. Ten pancer też taki smutny. Niby zabił tutaj 6 jednostek piechoty. Ale taki nie widzieliśmy go w akcji zbytnio. Ciągle bezpiecznie stoi w odwodzie tutaj. Ale Su pod ciężkim ostrzałem, zmasowanym w sumie. Jezu, jeden gościu ocalił ten moździerz, jaki bohater. What the fuck? Jezu, go coś nie trafiło tutaj. Haubica znowu strzela. Ale nie, ten się odwrócił. Udało mu się. Obersoldaten. 11 zabitych już na koncie. I Maksim w ciężkiej sytuacji. Nie jest w ogóle za osłoną. Obersoldaten są za osłoną. Mają wsparcie jeszcze tego działa piechoty. Maksim musi stąd spadać jak najszybciej. Zaraz może to okazać się bardzo śmiertelne. Zwłaszcza, że jeszcze przyleźli tutaj False Grenadierzy, którzy może go dobiją. Ale chyba... Jezu, jeden strzał poleci. Ten snajper nie. Niestety, albo stety. Maksim dokonał odwrotu. Tutaj jakaś próba odbicia tego punktu zwycięstwa, ale gwardia niestety, mimo że bardzo doświadczona, nie jest sobie w stanie poradzić z takim zmasowanym ostrzałem. T-70 znowu uszkodzony silniczek. Oj, 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 jak smutno. No zaczyna nam się robić z tego trochę przydługa gra, pół godziny już to trwa. Ale to dlatego, że nikt tak naprawdę jakoś nie starał się o te punkty zwycięstwa, tak jak tutaj. Stoi sobie ten MG od połowy gry
No kampi tu i tyle, no. Ani kontrataku, ani nic. Wszystko skupia się na tej części mapy. Tu i tu. A szkoda, co z tym działem piechoty? Nie zostało ono z tego? Zostało chyba zniszczone, na to wygląda, skoro go tu nie ma. Może te moździerze je dobiły? Ciekawe.